Witam po raz kolejny w naszych spotkaniach dotyczących reinkarnacji. Troszeczkę już z Grześkiem omawialiśmy kwestie związanych z reinkarnacją w hinduizmie. Ja też rozmawiałem w tych czasach pierwszych chrześcijaństwa, w gnozie i w tego typu epokach. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeszli do kwestii reinkarnacji w starożytnym Egipcie. Czy ona w ogóle tam istniała, czy nie w kulturach starożytnego Egiptu. Oczywiście na samym początku będę wdzięczny również za to, że e, zalajkujecie albo wypowiecie się w komentarzach, co na ten temat myślicie. Myślę, że będzie to twórcze, będzie to bardzo rozwojowe e, dla tego kanału i dla wszystkich, którzy tutaj e, słuchają. No dobra, ale wiecie, żeby nie przedłużać, e, to startujemy z reinkarnacją w starożytnym. Egipcie, jak to tam w ogóle było. No najpierw trzeba by zrobić, powiem wam szczerze, taki taką wstęp jakby do kosmologii starego żytnego Egiptu i w ogóle do tych koncepcji życia po śmierci, bo zanim zgłębimy się w ogóle w tą egipską, albo zagłębimy się, tak bardziej byśmy powiedzieli, zagłębimy się w tą egipską koncepcję reinkarnacji, no i w ogóle. Koncepcję życia po śmierci, to musielibyśmy zrozumieć taką szeroką, dosyć kosmologię starożytnego Egiptu, ponieważ w ogóle wierzenia w starożytnym Egipcie o życiu pozagrobowym były ściśle związane z ogólną strukturą wszechświata i miejscem człowieka w tym systemie. No, Egipcjanie postrzegali świat jako taką, taką złożoną, wielowymiarową przestrzeń, w której istnienie po śmierci było nieodłącznie związane z bogami i naturalnym porządkiem rzeczy. No otóż przede wszystkim, moi drodzy. Kosmos w starożytnym Egipcie kosmos był podzielony na trzy główne strefy na świat żywych, na świat bogów oraz na świat umarłych. No i każda z tych sfer była e, połączona, a życie po śmierci stanowiło takie płynne przejście między tymi właśnie strefami. E, dusza była takim kluczowym pojęciem, które jednoczyło wszystkie te trzy światy, i o tym warto pamiętać. Podobnie też jak w wielu innych starożytnych kulturach, tak i tutaj Egipcjanie uważali, że życie po śmierci to tylko inna forma istnienia. No ale z takimi spe, pewnymi specyficznymi zasadami, które musiały być spełnione. Egipcjanie mieli, bym powiedział, wysoce zrytualizowaną koncepcję życia po śmierci, w której każdy krok od śmierci do zmartwychwstania był dokładnie określony. No i to nie była jedynie kwestia indywidualnych wierzeń, ale cały system społeczny i Religijny, więc wierzenia dotyczące życia po śmierci były zintegrowane z codziennym życiem Egipcjan, bo od, po, praktycznie od architektury poprzez sztukę, aż po w ogóle zasady moralne albo moralne normy w życiu. W ogóle powiem Wam tak szczerze, kiedy mówimy o wierzeniach Egipcjan, które Dotyczą duszy, to musimy pamiętać, że ich duchowa koncepcja człowieka była bardziej w ogóle złożona niż ta współczesna wizja duszy jako takiego jednego elementu. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że dusza składa się z wielu części, z których dwie najważniejsze części duszy to jedna to jest K, a druga to jest Ba. Czym było to K i czym było to Ba? K była odpowiednikiem siły życiowej, można byłoby ją porównać do takiej energii, która ożywiała ciało w momencie śmierci. K opuszczało ciało, no jednak wciąż przebywało albo potrzebowało w zasadzie fizycznego takiego schronienia. No i to dlatego też ta mumifikacja naszego ciała i zachowanie naszego ciała było bardzo ważne. K miało również materialne potrzeby, co tłumaczyło tak naprawdę bogate ofiary składane zmarły. Żyjący krewni zostawiali w ogóle w grobowcach jedzenie, napoje czy jakieś tam inne dary, aby zapewnić, że K zmarłego nie będzie cierpieć głodu, głodu w zaświatach. Natomiast z kolei Ba, była bardziej dynamicznym elementem duchowym, takim czymś na kształt duszy w tradycyjnym rozumieniu, bo ba była związana z indywidualnością człowieka, tym co sprawiało, że dana osoba była wyjątkowa. Ba miała zdolność podróżowania między światem żywych a światem zmarłych. No i co ciekawe w ogóle, w ikonografii ba często była przedstawiana jako ptak z ludzką głową, który Symbolizował tę zdolność właśnie poruszania się. Ciekawostką w ogóle jest to, że Ba mogła wracać do świata żywych, aby odwiedzać bliskich. No i to tłumaczy, dlaczego w egipskiej kulturze istniało takie przekonanie, że zmarli członkowie rodziny mogą. Nocą pojawiać się w snach swoich bliskich. Ba mogła opuszczać ciało zmarłego, mogła wracać do niego, ale ostatecznie musiała odnaleźć swoje schronienie w ciele, które było odpowiednio przygotowane do życia po śmierci. No i warto jest w tym momencie podkreślić też coś takiego, że według Egipcjan, zarówno, przepraszam, naziewali, się... nie bierze nażywanie je bierze, ale według Egipcjan zarówno K jak i Ba musiały się ostatecznie połączyć, aby dusza mogła osiągnąć stan zjednoczenia z ciałem, co doprowadziło do takiego wiecznego istnienia w świecie zmarłych. No i to połączenie było kluczowe dla osiągnięcia wiecznego życia. Kilka słów takich na temat właśnie, Mumifikacji i całej przede wszystkim magii ciała, bo myślę, że ta mumifikacja i ta magia ciała była takim kluczem w ogóle do nieśmiertelności człowieka. Jednym z najbardziej w ogóle takich znanych aspektów egipskiej kultury jest właśnie mumifikacja, więc proces ten nie był jedynie taką Praktyką, praktyką konserwacji ciała, ale miał głębokie takie znaczenie duchowe, bo Egipcjanie wierzyli, że bez fizycznego ciała dusza nie będzie mogła istnieć w zaświatach, więc proces mumifikacji był niezwykle skomplikowany i trwał najczęściej nawet około 70 dni, bo rozpoczynał się od usunięcia organów wewnętrznych, które były. Przechowywane w specjalnych słoikach. Te słoiki były nazywane konopami. Żeby było ciekawe, jej to serce nigdy nie usuwano, ponieważ było uważane za siedzibę duszy i najważniejszy element dla sądu Ozyrysa. Ciało natomiast było osuszane za pomocą natronu, co pozwalało zachować jego strukturę na wieczność. No, po tym procesie było owijane w lniane bandaże, co miało chronić je przed rozkładem. Tak, na marginesie kiedyś powstała taka ciekawa dosyć koncepcja na temat tego, że ten materiał w ogóle albo że mumie posiadały jakieś elementy. Nie pamiętam dokładnie, czy konopi, czy, czy jakiegoś z narkotyków. Tak. Jakiegoś z narkotyków, bo podobno kiedyś tam odkryto w tym. No, ale to już jest inna teoria, którą wysnował pewien. Naukowiec. Czy tak było, czy nie? Raczej nie, no ale tu były dyskusje, że skoro były to kwestie jakichś tam konopi, niekonopi, konopi, jakichś narkotyków, kurczę, z Ameryki Południowej, wyleciało mi w tej chwili z głowy, z Ameryki Południowej, to że być może te właśnie mumie i te elementy przywędrowały z Ameryki Południowej. No takich teorii było dużo, no ale no, w ogóle ostatnim etapem jeśli chodzi o mumifikację, było zamknięcie ciała w bogato zdobionej trumnie, a następnie zamknięcie w jakimś grobowcu. Mumie faraonów i bogatych osób bardzo często było wyposażane w bogate przedmioty codziennego użytku, w biżuterię, w amulety. no W ogóle amulety miały dosyć szczególną rolę, bo jednym z najważniejszych był taki amulet w kształcie Skarabeusza, który miał chronić serce zmarłego podczas sądu Ozyrysa. I amulety miały zapewnić ochronę przed demonami czy przed złymi duchami, które mogły zagrozić zmarłemu w podróży do zaświatów. Więc ciekawostką w ogóle jest to, że egipskie mumie były nie tylko bogacie, bogato zdobione, ale również były zabezpieczone za pomocą właśnie magii, bo starożytni Egipcjanie wierzyli, że specjalne zaklęcia zapisane na papirusie albo wyryte na ścianach grobowca mogą chronić zmarłego przed niebezpiecznymi w zaświatach. No i te zaklęcia były często, były tak często umieszczane, albo były częścią w ogóle, bym powiedział, były częścią tak zwanej Księgi Umarłych, która mogła, miała w ogóle ogromne znaczenie dla pomyślnego takiego przejścia przez ten właśnie świat e, zmarłych. No właśnie. No i dusza sobie umierała, i maszerowała na sąd Ozyrysa, i tam następowało ważenie serca. Na czym to tak naprawdę polegało? Bo to jest taki jeden z najbardziej fascynujących aspektów egipskiej koncepcji śmierci, życia po śmierci. No i ta koncepcja dotyczy sądu Ozyrysa, który decydował o losie zmarłego w zaświatach. Po śmierci dusza musiała stanąć przed Ozyrysem. Bogiem umarłych, który był jednocześnie symbolem zmartwychwstania, więc Ozyrys przeprowadzał tak zwane właśnie ważenie serca, podczas którego serce zmarłego było symbolicznie ważone na wadze, naprzeciwko kładziono pióro bogini mat, która reprezentowała prawdę, sprawiedliwość i, i moralność. No i jeśli serce zmarłego było lżejsze od pióra ma, to oznaczało to, że, że zmarły żył sprawiedliwie i był godzien życia wiecznego. Dusza wtedy mogła przejść do raju, który w wierzeniach egipskich nazywany był polami trzcin. Natomiast jeżeli serce było cięższe z powodu grzechów i złych uczynków, zostawało pożarte przez potwora, który nazywał się Ammit. No i to stworzenie było takim połączeniem krokodyla, lewa i hipopotama. Wówczas ta dusza z była po prostu unicestwiana, co oznaczało ostateczną śmierć przez możliwość istnienia w zaświatach. Santos Ozyrysa miał ogromne znaczenie w wierzeniach Egipcjan. No i przede wszystkim uczył moralności i zachęcał do prowadzenia uczciwego życia. Wierzono w ogóle, że każdy czyn w życiu. W życiu miał swoje konsekwencje po śmierci, i Egipcjanie przestrzegali również zaklęć i formuł, które miały im pomóc podczas sądu. Więc, księga umarłych, o której już wspominałem, ona była takim zbiorem, bym powiedział, formuł, zaklęć rozmaitych, które właśnie miały pomóc duszy przejść przez te niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa świata zmarłych, no i w ogóle stanąć przed Ozyrysem. Tam znajdowały się również zaklęcia, które miały wpłynąć na korzystny wynik właśnie ważenia serca. No jednym z najbardziej znanych zaklęć było tak zwane właśnie negatywne wyznanie, w którym dusza zmarłego deklarowała swoją niewinność od różnych grzechów. Na przykład mówiła: Nie zabiłem, nie kradłem, nie mówiłem fałszu, czyli taka po prostu. Negacja. Eee, no właśnie, a co to ma wspólnego wszystko z reinkarnacją? Dlatego, że jak ma się reinkarnacja, a życie wieczne, jaki był w ogóle ostateczny cel Egipcjan? Bo e, pomimo tego faktu, że dzisiejsze koncepcje reinkarnacji zakładają powrót duszy w nowym ciele po śmierci, to Egipcjanie mieli troszeczkę inną wizję życia po śmierci. Ich celem nie było powracanie na Ziemię w nowym wcieleniu. Ale osiągnięcie po prostu życia wiecznego w zaświatach i wierzono, że dusza po odpowiednich rytuałach, mumifikacjach i przejściu przez sąd Ozyrysa może wiecznie właśnie egzystować w polach trzcin, czyli może egzystować gdzieś w czymś, co jest takim egipskim rajem. W egipskiej mitologii życie wieczne było ostatecznym celem, a nie procesem reinkarnacji, bo połączenie ka, ba i ciała. Dawało zmarłemu pełnię bytu i możliwość wiecznego istnienia, więc różnica między reinkarnacją a koncepcją, taką egipską koncepcją życia po śmierci, to ta różnica polegała na tym, że Egipcjanie nie oczekiwali powrotu na Ziemię w nowym ciele, natomiast zamiast tego ich celem było zachowanie tego, co mieli za życia, przede wszystkim w stanie. Wieczny. No, i co ciekawe, w ogóle mit o Ozyrysie można by interpretować jako pewną formę odrodzenia, bo Ozyrys, po tym jak został zabity przez swojego brata Seta, został zmartwychwstały przez swoją żonę Izydę. No i stały Ozyrys stał się władcą świata zmarłych, a jego historia stała się takim symbolem nieśmiertelności i życia po śmierci w egipskiej, w egipskiej kulturze. Więc powiem. Warto jest zauważyć, że chociaż Egipcjanie mieli pewne koncepcje odrodzenia, czyli takiego powrotu, to ich głównym celem było wieczne trwanie w doskonałej formie, w zaświatach, a nie jakiś tam ciągły cykl narodzin i śmierci, jak to później zaistniało w późniejszych systemach religijnych, takich jak na przykład buddyzm czy hinduizm. Więc podsumowując ten temat, powiem, że Egipska koncepcja życia po śmierci i reinkarnacja jest y, taką wyjątkową koncepcją reinkarnacji na tle innych starożytnych kultur, kultur, bo ich kompleksowe wierzenia, które dotyczyły duszy, ciała czy y, życia wiecznego ukazują jak ważne było dla nich przygotowanie do życia po śmierci, więc zachowanie ciała, te rytuały mumifikacji, opieka nad duszą. Czy są to ozyrysa, czy dążenie do tego wiecznego życia, wiecznego życia na polach trzcin stanowiły taką, bym powiedział, esencję w ogóle ich, ich duchowości? Myślę, że jest to dosyć ciekawy taki aspekt patrzenia na reinkarnację przez starożytną kulturę. Wy dajcie ślad w, moi drodzy, w komentarzach, co na ten temat myślicie. Jak się do tego ustosunkowujecie? Oczywiście lajkujcie, rozsyłajcie. Myślę, że ten temat będziemy mogli bardziej zgłębiać i bardziej pokazywać, żeby mieć świadomość, jak wyglądała reinkarnacja w różnych kulturach, a nie opowiadali głupoty, że chrześcijanie wierzyli w jakąś reinkarnację i potem od niej odstąpili. Warto jest wiedzieć, która religia, która kultura wyznawała reinkarnację. I warto jest wiedzieć, dlaczego chrześcijaństwo reinkarnacji po prostu po prostu nie uznaje. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.